Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie o moich włosach. A dlaczego? Bo zauważyłam, że w ostatnim czasie pod moimi filmami dopytujecie mnie o to przede wszystkim, co zrobiłam, że włosy mi tak urosły, tak szybko urosły od ostatniego cięcia, jak o nie aktualnie dbam i czy mogę zrobić taką aktualizację, pokazać wam, co stosuję, jakie kosmetyki, gadżety i cała reszta. I jeden komentarz, który wyjątkowo ostatnio mnie rozbawił, a mianowicie to, czy moje włosy to w ogóle wypadają, że one mi tak rosną, że tak wyglądają i tak dalej. I słuchajcie, no i stwierdziłam, dobra, zrobimy sobie taki film z taką aktualizacją. Co prawda muszę zaznaczyć, żebyście pamiętali o tym, że ja nie jestem specjalistką od pielęgnacji włosów. Kompletnie nie znam się na tych wszystkich pech, mech, porowatości i całej reszty. Po prostu opowiem wam to, co ja robię, co stosuję, co się u mnie sprawdza. Być może was coś zainteresuje, zaintryguje, coś was przyciągnie. Zobaczymy. W każdym razie, ja jestem naturalną blondynką. Kiedy miałam 21 lat, pojawił się u mnie pierwszy siwy włos. Moje włosy są raczej puszące się. Ja siebie zdecydowanie bardziej wolę w długich włosach, chociaż w krótkich też. Przez całe moje życie, powiem wam, miałam przeróżne fryzury, przeróżne kolory, ale w tej chwili już od kilku lat farbuję moje włosy na taki kolor ciemnej czekolady i to jest farba Marion numer 623, farbę, którą dostaniecie między innymi w drogerii Natura. Ja farbuję włosy tak mniej więcej co 3 tygodnie i robię sobie tylko odrosty. Raz do roku chodzę do fryzjera i wtedy robię kolor po całości. Natomiast ja tutaj też muszę powiedzieć, że ja nie znoszę chodzić do fryzjera. Ja po prostu nie lubię, jak ktoś dotyka moich włosów, jak ktoś mi coś przy tych włosach robi. Nie mam takiego jednego sprawdzonego fryzjera, do którego chodzę często. Więc sami rozumiecie, że wolę zdecydowanie dbać o te moje włosy sama, ale też zaraz zauważycie, nie robię przy nich nic specjalnego, a nawet bym powiedziała, że ja je dosyć mocno torturuję. Natomiast czy to, że moje włosy tak rosną, jest spowodowane pielęgnacją, którą stosuję? Wątpię. Czy przyjmuję jakieś suplementy na włosy? Nie. Słuchajcie, nie przyjmuję żadnych suplementów, jeśli chodzi o moje włosy. Natomiast mam takie momenty, że włosy mi intensywniej wypadają. I tutaj zaznaczam, tak, mi włosy też wypadają, słuchajcie, to jest naturalny cykl i wszystkie osoby, które mają włosy na głowie, z tym cyklem po prostu się zderzają. No tak to jest, włosy nam rosną i wypadają. I u mnie tak jest. Oczywiście to nie jest jakaś bardzo intensywna kwestia wypadania włosów. Nie, tych włosów codziennie wyczesuję sobie tam trochę na szczotce. Natomiast są takie okresy, że tych włosów wypada mi więcej. I w tym momencie sięgam po coś, co jest u mnie sprawdzone od wielu, wielu lat, a mianowicie Biotebal. Biotebal w tabletkach. Jeszcze jakiś czas temu była to jedna z największych możliwych dawek Biotebalu dostępna na rynku, czyli Biotebal 5 mg. I to nie jest suplement, to jest lek. Natomiast z tego, co zauważyłam, to jakiś czas temu w aptekach możecie dostać Biotebal 10 mg, czyli taką naprawdę, słuchajcie, podwójną dawkę, bardzo intensywną. Sama nie stosowałam jeszcze tej dawki, tych 10 mg, bo nie miałam takiej potrzeby, ale nigdy nie mów nigdy, być może jak pojawi się znowu u mnie ten problem ze zbyt intensywnym wypadaniem moich włosów, no to wtedy po ten Biotebal sięgnę, po tę bardziej intensywną dawkę. Na razie nie mam takiej potrzeby, ale tak jak mówię, w momentach, kiedy rzeczywiście coś z tymi moimi włosami się dzieje i one intensywniej mi wypadają, no to wtedy sięgam właśnie po Biotebal. Jak zapewne pamiętacie, część z was zresztą pewnie pamięta, mniej więcej to był koniec października 2019 roku, kiedy obcięłam włosy na takiego krótkiego boba, wtedy z bardzo długich, sięgających mi do pasa i oddałam włosy do fundacji. Od tamtej pory tak naprawdę, słuchajcie, nie robiłam z włosami nic szczególnego, jeśli chodzi o ich cięcie, o skracanie. Powiem wam, że tylko
Może ze 4 razy byłam u fryzjera na podcięciu końcówek i ostatnio byłam też na takim dosyć intensywnym cieniowaniu moich włosów. A cieniowaniu z tego względu, że ja miałam takiego boba, słuchajcie, dłuższego z przodu, krótszego z tyłu i jak te włosy zaczęły mi rosnąć, to po prostu zaczęło mi to też przeszkadzać, że z przodu te włosy są dłuższe, z tyłu są krótsze, jak wiązałam sobie w kucyk, to on nie do końca fajnie wyglądał, więc wycieniowałam włosy, o zobaczcie, po całości dosyć intensywnie, ale one nadal są długie i sobie spokojnie rosną. Lecimy dalej, pielęgnacja. Jeśli chodzi o pielęgnację, to ja też powiem Wam, że nie stosuję jakichś nie wiadomo jakich kosmetyków. Nie stosuję kosmetyków z pielęgnacji naturalnej, ponieważ one na moich włosach kompletnie, słuchajcie, się nie spisują. Ja już naprawdę próbowałam wszystkiego, różnych marek, różnych kosmetyków właśnie naturalnych z tej wyższej, tańszej półki i zauważyłam, że moje włosy po prostu takich produktów nie lubią. A najlepiej wyglądają, najlepiej mi się je rozczesuje, mają najlepszy połysk w momencie, kiedy stosuję produkty profesjonalne. Natomiast w ostatnim czasie też zrobiłam sobie troszkę przerwę od tych kosmetyków profesjonalnych i pokażę Wam, bo specjalnie zatrzymałam puste opakowania, kosmetyki, które stosowałam właśnie przez ostatni czas i to była marka Basic Lab, a mianowicie szampon i odżywka do włosów farbowanych i byłam z nich zadowolona. One tak naprawdę nie robiły nic specjalnego, oprócz tego, że włosy były dobrze umyte, ładnie nawilżone, ten kolor utrzymywał się tak jak zawsze i bardzo podobał mi się ich zapach. Wydajne, dosyć gęsty, fajny szampon, średnio gęsta odżywka, ale bardzo lubiłam te produkty, one są nie jakoś specjalnie drogie. Fajnie się u mnie sprawdzały, na mojej skórze wrażliwej, jeśli chodzi o głowę, też nie doszło do żadnego podrażnienia, nie było żadnego swędzenia, nie pojawił się łupież, nie było żadnego przesuszenia. Naprawdę fajnie sprawdzały mi się te kosmetyki. Natomiast w ostatnim czasie wróciłam z powrotem do moich ulubionych, profesjonalnych kosmetyków marki Joico. I jedna z takich serii, która najlepiej, słuchajcie, sprawdza się na moich włosach, to jest seria Defy Damage. Wygląda ona w ten sposób, takie opakowania. Chyba to jest jedna z tych droższych serii dostępnych od marki Joico. Ja mam tutaj szampon, który oczywiście chroni kolor, chroni włosy przed temperaturą i nie tylko. I mam odżywkę. Tam w całej tej serii jest więcej produktów, ale u mnie sprawdzają się bardzo dobrze te. I ja też nie potrzebuję jakichś dodatkowych produktów z tej serii. Natomiast wróciłam do nich i będę je używać, myślę, że przez najbliższy czas. Natomiast jak wygląda w ogóle cały ten proces pielęgnacyjny, jeśli chodzi o moje włosy? Słuchajcie, pierwszy krok w myciu moich włosów to jest ten oto szampon od marki Gara Rufa Cosmetics, czyli delikatny szampon, który jest na bazie między innymi soli morskiej, soli z Morza Martwego, wyciągu z rybek, tego enzymu z rybek Gara Rufa. Bardzo fajnie się u mnie ten szampon sprawdza i też właśnie stosuję go już od jakiegoś czasu w pierwszym kroku mycia moich włosów. Czyli tak naprawdę myję moje włosy bardzo delikatnie i delikatnie też myję skórę głowy, a później sięgam po kolejny szampon, którym już doczyszczam skórę mojej głowy i też delikatnie jeszcze doczyszczam włosy. Na zakończenie nakładam oczywiście odżywkę. I to by było tyle, jeśli chodzi o taką codzienną pielęgnację. Ja włosy myję co drugi dzień. Nie myję ich codziennie, nie mam na to czasu i też nie wyobrażam sobie, żebym spędzała tyle czasu, ile spędzam w łazience na codziennym myciu włosów. Myję je co drugi dzień i wygląda to tak, że w dniu, kiedy myję moje włosy, one są po prostu rozpuszczone, a na następny dzień włosy związuję w kucyk albo w koczka i kolejny dzień mamy kolejne mycie włosów. Co robię po myciu? Czyli przechodzimy do etapu stylizacji. Na jeszcze mokre włosy nakładam mój sprawdzony od lat olejek. Olejek od marki Moroccan Oil, to jest kuracja. Akurat ta wersja jest do każdego typu włosów, ale jest jeszcze wersja light. I powiem Wam, że olejek już mi się skończył, więc też mam puste opakowanie. Zamierzam go sobie kupić od nowa. To jest drogi olejek, ale on pięknie pachnie, super zabezpiecza włosy.
daje im taki cudowny połysk, ten blask. No ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego produktu. A tak jak mówię, stosuję go już od kilku dobrych lat i fantastycznie się u mnie sprawdza i na moich włosach. Raz na jakiś czas, kiedy na przykład nie nakładam tego olejku, sięgam po taki spray, który chroni włosy przed suszeniem, przed wysoką temperaturą, i to jest marka Bumble and Bumble. Na pewno znacie, kultowy produkt, ale tak jak mówię, też nie stosuję go zawsze, raz na jakiś czas wymiennie z tym olejkiem, częściej sięgam po olejek niż po ten spray, ale też go sobie zużywam. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy farbowaniu włosów. Wspomniałam Wam o tym, jaką farbę stosuję na odrosty i o tym, że raz do roku chodzę do fryzjera na farbowanie całości moich włosów, ale słuchajcie, tak w przerwach pomiędzy tym farbowaniem stosuję też taką odżywkę koloryzującą. No, to nie jest jakaś odżywka, która będzie Wam dawała połysk na włosach, czy na przykład je pięknie nawilżała, ale to jest taka odżywka, która przedłuży trwałość Waszego koloru. Ja ją sobie nakładam na włosy, trzymam 2 minuty, później zmywam i jest to Color Bomb w odcieniu Cold Brown. Zostawię Wam oczywiście linki w opisie do dzisiejszego filmu, tam będziecie mieć też wszystkie te produkty. No i to by było tyle, jeśli chodzi o mycie. Przechodzimy teraz do etapu czesania moich włosów. O tak. Jeśli śledzicie moje filmy regularnie, to wiecie, że ja od wielu, wielu lat korzystam ze szczotki Tangled Angel. I to jest moim zdaniem jedna z najlepszych szczotek dostępna na rynku. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo dobrze wykonana. Ja ją mam od lat. I nic kompletnie mi się z nią nie stało. Nie popękała, nie powykształcały się tutaj te szpikulce. Bardzo dobrze rozczesuje włosy. Można ją stosować na mokro, można ją stosować na sucho. To jest szczotka dosyć droga, ale szczotka, którą będziecie mieć na wiele, wiele lat. Ja chyba nawet tutaj na moim kanale mam film, gdzie porównuję Wam szczotkę Tangle Angel i Tangle Teaser. I używałam, tak jak mówię, tę szczotkę i dalej używam od wielu, wielu lat. Sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Ale, moje drogie panie, otóż w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, na YouTubie i nie tylko, zrobiło się bardzo głośno o szczotkach Olivia Garden. I ja też postanowiłam, że sobie taką szczotkę kupię i sprawdzę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I dlaczego wszyscy mówią, że ta szczotka jest tak genialna. I wiecie co? Nie wiem. Mam ją od kilku tygodni i nie rozumiem fenomenu tej szczotki. Przysięgam, no po prostu nie wiem, czy to jest kwestia moich włosów, czy to jest kwestia tej szczotki. To też nie jest najtańsza szczotka. Jak widzicie, ja mam tę wersję taką standardową, bo jest jeszcze ta większa wersja, jest wersja ta mniejsza, taka węższa. Co wyróżnia tę szczotkę? No na pewno to, jak ona jest tutaj ułożona, skonstruowana i to, że te szpikulce plastikowe są cienkie i miękkie, zakończone kuleczkami, przez co też masują skórę naszej głowy, ale dodatkowo wyposażone są we włosie. Zobaczcie to. O, tak to wygląda. I teraz tak. Wszyscy mówią, że ta szczotka to jest taki hit, zarówno do stylizacji włosów, czyli na przykład może zastąpić nam niby prostownicę, więc możemy sobie suszyć włosy i od razu nią przejeżdżać. Przez to ona jest też, jak widzicie, tutaj tak specjalnie zrobiona i będzie nam te włosy wygładzać, prostować i też te włosy będą lśniące. Albo możemy ją stosować jako standardową szczotkę, tak? No i słuchajcie, ja ją przetestowałam na różne sposoby i na wszystkie sposoby ja nie widzę tutaj nic w tym szczególnego. Naprawdę. Mam wrażenie, że ta szczotka to jest taka po prostu zwykła szczotka, którą można kupić chociażby w Rossmanie za nieduże pieniądze. Okej, jest bardzo delikatna dla skóry głowy i to się odczuwa w momencie, kiedy nią przeczesujecie włosy. Fajnie rozczesuje włosy po myciu, fajnie rozczesuje na sucho. Czy podczas stylizacji i używania suszarki rzeczywiście te włosy są takie genialne? Przy stosowaniu tej szczotki? W moim przypadku nie. I w moim przypadku musi być jednak prostownica. Więc ja tej szczotki nie stosuję do suszenia. Szkoda mi czasu. Wolę sobie wysuszyć włosy, później je wyprostować, niż bawić się w suszenie. Wiecie, o co mi chodzi.
suszenie, przeciąganie, suszenie, przeciąganie, no po prostu zabawa, tak, z tym wszystkim. Przetestowałam i tak jak mówię, być może to jest kwestia moich włosów, być może to jest kwestia samej szczotki. Ja nie widzę w niej nic genialnego, uważam nadal, że ta jest zdecydowanie lepsza, no ale skoro już mam, no to stosować będę. Przy okazji chciałam Was przeprosić za odgłosy, które możecie słyszeć w tle, ale słuchajcie, trwa budowa obok tutaj koło mnie i dzisiaj jest bardzo intensywnie, od samego rana, dokładnie od 6 rano, kiedy przyjechali robotnicy, więc mam nadzieję, że nie będzie Was to wyprowadzać z równowagi. Jeszcze jedna szczotka, którą chciałam Wam przy okazji pokazać, ale też szczotka, którą już Wam pokazywałam. To jest szczotka z włosiem naturalnego dzika. Czy ja to powiedziałam dobrze? Tak, to jest szczotka z włosiem, naturalnym włosiem z dzika. O to mi, słuchajcie, chodziło. Tak to jest, jak się za szybko mówi, a za wolno myśli, albo odwrotnie. Słuchajcie, to jest szczotka, którą ja też stosuję od kilku dobrych lat. Kupiłam ją kiedyś na targach fryzjerskich. Ona nie ma żadnej nazwy, więc też nie podlinkuję Wam tej szczotki, ale znajdziecie ich całą masę w internecie. Używam ją raz w tygodniu, żeby tak intensywnie wyczesać moje włosy. Wyczesać, zrobić masaż skóry głowy, żeby tym włosom też nadać ich taki naturalny blask. Po prostu siedzę sobie na przykład przed telewizorem i te włosy przeczesuję. Świetna sprawa. No dobrze, a skoro jesteśmy przy suszeniu, to pokażę Wam suszarkę, którą też używam od jakiegoś czasu i jest to suszarka marki Philips. Nie pamiętam co prawda jaka to jest dokładnie seria, ale jak pójdziecie sobie do jakiegokolwiek sklepu, na przykład do MediaMarktu, to jest ta seria, już widzę, Moisture Protect, Iconic Philips, wygląda tak. Dosyć droga suszarka, ale moim zdaniem bardzo dobra. Ona się u mnie fantastycznie sprawdza. Chociaż powiem Wam, że gdybym dzisiaj miała kupić jakąś suszarkę, to raczej bym wróciła do suszarki marki Remington, bo one bardzo dobrze się, chyba nawet lepiej się u mnie sprawdzały niż Philips. Natomiast mam tę suszarkę, używam ją, jestem z niej zadowolona. Wiem, że bardzo popularne są w tej chwili suszarki marki Dyson, ale kosztują one tyle pieniędzy, że za głowę można się złapać. Na razie nie planuję zmiany. Być może jeśli ta suszarka mi padnie któregoś dnia i nie będzie można już z nią nic zrobić, a stosuję ją już od kilku lat, no to wtedy może pomyślę o Dysonie, ale na razie mi się jakoś, słuchajcie, specjalnie nie śpieszy. I mam jeszcze prostownicę z tej samej firmy, z tej samej serii. Już Wam pokazuję. Prostownica wygląda tak. I jej Wam nie polecę. Uważam, że jest to niedobra prostownica. Jak za taką cenę, bo kosztuje też dosyć dużo. Nie robi nic szczególnego z włosami, a wręcz powiedziałabym, że dosyć długo się rozgrzewa. I też jak już nawet zastosujemy najwyższą temperaturę, czyli 200 stopni, to powiem Wam, że ten proces prostowania włosów wcale nie jest taki szybki i trzeba się trochę namachać, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Więc jak dla mnie prostownica przereklamowana i na pewno polecać jej Wam nie będę. Suszarka jest ok, prostownica więcej bym jej nie kupiła i może za kilka lat, jak też mi padnie, to wtedy sobie prostownicę wymienię. Lecimy dalej, bo jeszcze trochę tutaj tego mam przed sobą. Słuchajcie, raz w miesiącu to co robię i też już robię od kilku lat, to jest peeling skóry głowy. I ten produkt, który zaraz Wam pokażę, też już Wam polecałam, o Jezu, słuchajcie, od wielu, wielu lat. Jest to peeling od marki Bandy Tricho Aesthetic, trichologiczny, oczyszczający peeling do skóry głowy. Jak go poznałam kilka lat temu, tak cały czas go stosuję, regularnie, co miesiąc robię po prostu peeling, złuszczanie skóry głowy, żeby pozbyć się tego, co na tej skórze zalega, odblokować mieszki włosowe, cebulki, żeby doszło do złuszczenia tych martwych komórek skóry, naskórka. No tak jak mówię, stosuję od lat. Nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego produktu. Wiem, że i Wy też zaczęliście sięgać po ten peeling i jesteście bardzo zadowoleni.
No po prostu według mnie to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy peeling trychologiczny do skóry głowy na rynku. Gorąco Wam go polecam. Jeśli chodzi o stylizację moich włosów i produkty, które wykorzystuję do właśnie stylizacji moich włosów, nie będzie ich dużo, bo tak naprawdę nie korzystam z żadnych pianek, żeli, pudrów, nie korzystam z suchych szamponów, absolutnie nie. Jedyny produkt, po który sięgam też od kilku dobrych lat, to jest ten mój sprawdzony lakier do włosów od marki Nivea, ten właśnie granatowy, opcja czwóreczka. Sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Słuchajcie, przede wszystkim z tego względu, że nie zostawia na moich ciemnych włosach takiego białego pyłku. Ja tego nie znoszę, nie lubię. W przypadku wielu takich nawet dosyć popularnych lakierów, niestety ten efekt na moich włosach się pojawia. A słuchajcie, on jest mocny, intensywny, pięknie pachnie, łatwo się wyczesuje z włosów, łatwo się go też myje, oczy jak oczyszczacie skórę głowy, myjecie skórę głowy, włosy, łatwo go też usuniecie z tych włosów. Jak dla mnie bomba za niewielkie pieniądze i tak jak mówię, jak się tylko kończy, kupuję następny. Wiem, że bardzo popularne w ostatnim czasie jest spanie w czepkach. I to jeszcze, żeby były, uwaga, jedwabne. Ja tego nie robię, nie mam do tego cierpliwości. Nie wyobrażam sobie chodzić spać w czepku. Ale jedno, co robię od kilku dobrych lat, to na pewno to, że zawsze kiedy idę spać, to związuję moje włosy przy pomocy tych oto gumeczek. Takich gumeczek. Zawsze. Ja nie chodzę spać w rozpuszczonych włosach z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że długie włosy przeszkadzają mi, jak się przekręcam na poduszce, czasem gdzieś mi się zawiną, ja się wtedy wybudzam. Nie. Po drugie, dlatego, że latem na przykład, kiedy się pocę, nienawidzę mieć mokrych włosów tutaj od skóry głowy. I kolejna ważna sprawa, dlatego, żeby moje włosy się po prostu nie łamały. Czyli nie dochodziło do tych, jak to się tam pięknie mówi, mikro uszkodzeń włosa. W momencie, kiedy śpimy, się przekręcamy, przesuwamy tą naszą głową po poduszce. W związku z tym, że włosy są długie, ja po prostu je związuję w koczek, taką gumką i tyle. Tak sobie myślę, czy powiedziałam Wam o wszystkim, bo tutaj sobie zerkam na tę moją przestrzeń, słuchajcie, i te wszystkie rzeczy, które mam tutaj wystawione. Wiem, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że nie olejuję moich włosów. Był taki moment, kiedy robiłam tego typu zabieg, ale wiecie co, ja nie mam do tego cierpliwości. Parę razy sięgałam po różnego rodzaju olejki naturalne, różnych takich znanych marek. Miałam z tym problem, żeby później je zmyć z tych moich włosów. Zresztą też opowiadałam Wam kilka razy o tym na moim Instagramie. Przez kilka dni, słuchajcie, potrafiłam się bawić z tym, żeby te włosy domyć i usunąć te olejki różnymi sposobami. Naprawdę było źle. Nie lubię tego efektu, że muszę iść w takich włosach mokrych, takich właśnie tłustych spać. Później ta poduszka jest brudna, ona idzie do prania. No po prostu nie lubię się, słuchajcie, w to bawić. I tak naprawdę to, co najlepiej się sprawdza u mnie, to jest maska do włosów. Ja w tej chwili nie mam maski, którą regularnie stosuję, bo już mi się skończyła. A jest to znowu maska od marki Moroccan Oil, maska z serii Repair. Ja już też ją pokazywałam Wam wiele razy tutaj na moim kanale. To jest bardzo droga maska, ale to jest niesamowicie wydajny produkt i taki, który potrafi z włosami zrobić naprawdę efekt wow. I to jest jedna inwestycja, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne w moje włosy. Ja nie robię często masek. Zdarza się, kiedy widzę, że te włosy bardziej wypadają, kiedy są bardziej przesuszone, że robię maskę raz w tygodniu. Ale generalnie staram się, żeby to było raz na dwa tygodnie, czasami raz na trzy tygodnie. Więc na przykład taka maska, która ma bardzo dużą pojemność, ta właśnie maska od Moroccan Oil, starcza mi na bardzo długi okres. I przetestowałam, uwierzcie mi, przeróżne maski różnych marek, naturalnych, profesjonalnych i nie tylko. Ta jedna potrafi z moimi włosami zdziałać cuda. Te włosy są lśniące, miękkie, wygładzone, one się nie puszą. Ja generalnie, słuchajcie, mam takie włosy,
które się dosyć intensywnie puszą, które nie są same w sobie proste, takie proste druty, ponieważ moja mama ma włosy kręcone, ma takie naprawdę, słuchajcie, fajne takie skręty, te loki. I te moje włosy no, gdzieś tam się falują, ale ja nie lubię takiego efektu po myciu, więc zawsze wkracza ta prostownica. Czyli no wyobraźcie sobie teraz. Ja te moje włosy farbuję odrosty co 3 tygodnie. Suszę za każdym razem suszarką, torturuję prostownicą, nie robię olejowania włosów. Używam tylko dobrej jakości produkty w domu, czyli produkty profesjonalne, m.in. marka Joico i marka Moroccan Oil. Dobra odżywka do włosów, dobra maska, świetna kuracja olejek i tak naprawdę to jest wszystko, co ja z tymi włosami robię. Teraz już znacie mój sekret i widzicie, że wracam regularnie do takich marek właśnie jak Moroccan Oil czy Joico. Cały czas regularnie od lat stosuję peeling do skóry głowy i robię go regularnie co miesiąc. Nie kombinuję z tymi moimi włosami, nie wiadomo jak, żeby one wyglądały. A dlaczego moje włosy tak szybko rosną? Słuchajcie, nie wiem, na pewno nie jest to spowodowane genetycznie, bo u mojej mamy takiego efektu nie ma, one tak szybko nie rosną, mojego taty też nie, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie przyjmuję żadnych jakichś specjalnych suplementów, po prostu staram się o te moje włosy dbać w taki sposób, w jaki widzę, że im sprawia przyjemność, jeśli można to tak powiedzieć, czyli po prostu widzę efekty działania tych produktów na moich włosach i staram się, żeby to właśnie były takie produkty, żeby to były takie kroki w pielęgnacji. I tyle, moi drodzy. Myślę, że teraz już znacie ten mój taki mini sekret, dlaczego te włosy mi tak szybko rosną i czy one rzeczywiście tak szybko rosną, czy mi wypadają, czy też nie. Jak wygląda ta moja pielęgnacja, jak to w ogóle u mnie wygląda. No i mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość, przynajmniej na najbliższy czas. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!